Satnam, witam Was dzisiaj na, jak zwykle, herbacie jogowej. Godzina jest 11, więc mam nadzieję, że czekacie pilnie już z herbatą swoją dzisiejszą i zaraz kogoś z Was zobaczę. Dzisiaj zorientowałam się, że tak naprawdę jestem na live'ach codziennie, więc nie wiem, jak dzisiaj długo będzie live, bo sprawdziłam, że w poniedziałek mam spotkanie z klubem Esencja Kundalini Yogi i był live. Wczoraj webinar, niektórzy z Was byli na webinarze, więc pozdrawiam. I dzisiaj herbata i jutro Satnam Klub, także codziennie coś, więc jestem jakby codziennie z Wami w kontakcie. Dajcie znać, czy jesteście, czy mnie słychać i widać. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Ja przygotuję sobie pytania, więc słuchajcie, było kilka pytań, więc dziękuję bardzo. I przy okazji pozdrawiam też wszystkich z Instagramu, bo w tym momencie jestem też na Instagramie i mam nadzieję, że tak się będzie działo co tydzień, że nie zapomnę o tym. Kilka było komentarzy na temat wczorajszego filmu, który włożyłam na YouTubie o sprzątaniu. Dostałam pytania od Was, więc słuchajcie, pytaliście o to, jak ja te rzeczy składam, a zainteresowanych, kto nie wie, o czym mówię, to koniecznie zobaczcie na moim kanale na YouTubie, jest wczorajszy film, vlog z mojego, jakby powiedzieć, reformy mojej szafy ze sprzątania. I to jest tak naprawdę pierwsza część, bo dużo rzeczy będzie zmienianych jeszcze i o które Wam też na pewno Wam pokażę. I postanowiłam, że, bo pytacie, jak ja te rzeczy składam, więc będę pokazywała Wam na Instagramie. Także osoby, które nie są na Instagramie, którzy mnie jeszcze nie followują na Instagramie, to koniecznie wejdźcie na moje konto, bo na pewno będę robiła live story, czy jak to się nazywa, story na Instagramie, gdzie pokażę Wam, jak te właśnie rzeczy tą metodą Marie Kondo składam. Ok? Dobrze, a teraz przejdę do pytań. Jeszcze spojrzę, bo już widzę, że ktoś się pokazał. Witam Karolina, witam Ewa, witam, witam. Słuchajcie, nie było aż tyle pytań, ale szybciutko do nich przejdę. Ale zanim przejdę do pytań, to jeszcze, bo potem zapomnę o tym. W przyszły weekend, nie teraz ten następny, tylko w następny jeszcze, czyli 24 listopada będę w Warszawie. Także jeżeli ktoś z Was jest z Warszawy, z okolic Warszawy, albo ma ochotę dojechać do Warszawy, to jeszcze mamy dosłownie 5 miejsc na warsztaty Podróż po czakrach. I to warsztaty właśnie odbędą się w niedzielę, cała praktycznie niedziela, nie wiem, cały dzień warsztatów, także mam nadzieję, że zobaczycie z niektórymi z Was na żywo. Także zapraszam Was bardzo, w opisie naszego spotkania dzisiejszego i na Instagramie w bio włożę link do tych warsztatów, także jeżeli macie ochotę jeszcze dołączyć, to jest 5 ostatnich miejsc. Okej, słuchajcie, przejdę do pytań. I pierwsze pytanie było odnośnie ostatniej herbaty jogowej, czyli ostatniego naszego spotkania, które odbyło się tydzień temu. I było o mantrze Adgurei Name, czyli jest to Mangala mantra. Pytanie było o to, jak wykonać oddech. Czy mamy, powtarzając tę mantrę, przed każdym powtórzeniem tej mantry wziąć jeden oddech, czy po prostu robić to wszystko na jednym oddechu, bo o tym właśnie mówiłam. Więc rozpocznę od tego, że dla osób, które są niewtajemniczone, ta mantra, Mangala mantra, ją śpiewamy zaraz po mantrze zestrajającej, Adi mantrze, czyli najpierw śpiewamy Ong Namo Guru Dev Namo. Jest to mantra, która rozpoczyna naszą praktykę i powtarzamy ją 3 razy, a następnie, to nie jest jakby obowiązkowo, ale bardzo często dodajemy właśnie Mangala mantrę Ad Gurei Name, Jugat Gurei Name, Sad Gurei Name, Siri Guru Dev Ei Name. Jest to mantra ochronna. Jest to mantra, którą możecie zaśpiewać po co? Po to, że właśnie jakby chcecie, nie to, że chcecie się ochronić przed swoją praktyką, ale chcecie jakby połączyć się ze swoim jeszcze z taką siłą, która właśnie poprowadzi Ciebie podczas tej praktyki w taki sposób dla Ciebie najbardziej bezpieczny. I to nie oznacza, że praktyka jest niebezpieczna, ale właśnie w taki sposób, który jest dla Ciebie najkorzystniejszy właśnie przy tej danej praktyce. A poza tym ta mantra jest to mantra dla kierowców. Także kiedy się udajemy w podróż, to jest jakby wskazane zaśpiewanie tej mantry, ona ochrania kierowców, osoby, które są podróżują. I pewnie nie tylko kierowców, ogólnie osoby, które podróżują. I teraz pytanie jest, więc tak, ja Wam przekazuję to, co nauczyłam się od mojego nauczyciela, mój nauczyciel Kundalini Yogi, Shiv Sharan, i on właśnie mówił o tym, zresztą nie tylko on, bo jeszcze jest drugi nauczyciel, Guru Dharam, który też tego mnie uczył, że ta mantra powinna być zaśpiewana na jednym oddechu. Czyli my weźmiemy głęboki wdech,
I śpiewamy 3 razy na tym jednym oddechu. I wiem, że na początku to jest trudne, może się to wydawać trudne, że jak to zaśpiewać na jednym oddechu, więc oczywiście nie przejmujcie się, jeżeli to jest bardzo niewykonywalne, to po prostu bierzemy w trakcie oddech, ale obiecuję Ci, że w miarę praktyki, w miarę czasu jakiś tam popłynie, przejdzie, co ja dzisiaj mówię w ogóle, minie jakiś czas, praktyka Twoja będzie już taka stabilna, to będziesz w stanie to zrobić i właśnie to mamy wykonać na jednym oddechu. A żeby też to wykonać na jednym oddechu, to ta mantra powinna być zaśpiewana takim rytmem. Czyli ja Wam mogę zaśpiewać teraz. Czyli to jest tak, bierzesz głęboki wdech. Adgurei namei, jugadgurei namei, sadgurei namei, sirigurei namei, adgurei namei, jugadgurei namei, sadgurei namei, sirigurei namei, adgurei namei, jugadgurei namei, sadgurei namei, sirigurei namei. I dopiero wdech. I wydech, ok? Czyli wszystko zaśpiewałam na jednym wdechu, a tak naprawdę śpiewając, jakby wydychałam też powietrze. Czyli jest to możliwe. Tak naprawdę jeszcze miałam troszeczkę możliwości być dłużej, także. I słyszeliście właśnie, że ta mantra jest tak jakby marsz, takim jest taki, jakbyśmy siekali coś, tak? Czyli bardzo ważne jest to, że właśnie przy śpiewaniu tej mantry ma być taki jednolity, monotoniczny jakby powtarzanie tej mantry. Natomiast spotkacie też tą mantrę w różnych utworach artystycznych, czyli na YouTubie czy na Spotify na przykład możecie sobie posłuchać i są różne jej wersje i wtedy ona nie będzie zaśpiewana w taki sposób, wtedy jest po prostu jakby wykorzystana ta mantra, ale już jest jakby zaśpiewana artystycznie. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o praktykę, to robimy to w taki sposób. Okej, słuchajcie, następne pytanie. Kontynuuję medytację jesienną z tamtego roku. W tamtym roku medytacja jesienna jest też dostępna w moim sklepie jogowym. Jest to medytacja taka typowa, jest to medytacja dla kobiet. Taką naszą energię kobiecą bardzo, bardzo budzi. I tutaj jest pytanie właśnie o tą mantrę. Od jakiegoś czasu, od 5 tygodni, za każdym razem oczy mi łzawią. Nie jest to płacz i nie towarzyszą mi emocje smutku czy żalu, po prostu oczy robią się wilgotne i lecą mi łzy. Traktuję to jako formę oczyszczania, uwalniania, ale może ma to jakieś inne też znaczenie? Może jest to dla mnie jakaś wskazówka? Jak to zinterpretować? Czy masz jakiś pomysł, podpowiedź? Więc słuchajcie, jeżeli coś takiego się dzieje, tutaj już sobie sama odpowiedziałaś, nie cytuję, kto pytał o to, ale w każdym razie sama sobie już odpowiedziałaś, bo tak, jest to oczyszczanie moim zdaniem, najprawdopodobniej jest to oczyszczanie. Za każdym razem, kiedy medytujemy i nagle właśnie może popłynąć ci łza, mogą też być emocje, możesz na przykład poczuć właśnie taki smutek, żal, możesz poczuć radość, różne takie emocje przychodzą, to jest bardzo normalne, ale też fizycznie ciało może reagować, które jakby w ogóle jakby myślisz, że nie ma to znaczenia, czy na przykład możesz psiknąć, możesz właśnie poczujesz nagle takie drgnięcie całego ciała, możesz poczuć, możesz właśnie popłynąć łzy, więc to jest najprawdopodobniej oczyszczanie i też taki jakby dowód na to, że energia gdzieś tam płynie. Oczy są związane z 6. czakrą, czyli jest to też związane z naszą medytacją, kiedy tutaj praktykujemy, pracujemy z naszą intuicją. Więc tutaj może być, taka jest moja podpowiedź, a tak naprawdę zawsze pamiętajcie, zapytajcie siebie, bo tak naprawdę ja jestem, czy ja, czy inni nauczyciel, oczywiście możemy Wam podpowiedzieć, naprowadzić Was, ale odpowiedź znasz tylko Ty. I dlatego też za każdym razem, kiedy cokolwiek się dzieje podczas praktyki, kiedy czujecie, że nie wiecie dlaczego akurat tak się poczuliście, czy inaczej, możecie oczywiście zawsze zapytać nauczyciela, ale nauczyciel powinien Ci podprowadzić właśnie po to, żebyś zapytała siebie w środku. Czasami odpowiedź nie przyjdzie od razu, ale przyjdzie w końcu i ona Ci, ta odpowiedź w środku Twój przewodnik, Twoje wewnętrzne dziecko odpowie, tak? Co to jest naprawdę, co to dla Ciebie oznacza. Ale czasem potrzebujemy słów z zewnątrz, które Tobą nakierują, które jakby dadzą Ci taką perspektywę i teraz i tak poczujesz w środku, co to jest naprawdę dla Ciebie. Następne pytanie, czy ważna jest muzyka do medytacji? Nie jest ważna muzyka do medytacji, znaczy są niektóre medytacje, słuchajcie, gdzie jest ściśle określony utwór, czyli na przykład mamy medytację i mamy słuchać typowej mantry. Czasami zdarzyło się tak, że Yogi Bhajan właśnie on nawet jakby wskazywał konkretny utwór, ale tak naprawdę
chodzi o mantrę, którą mamy słuchać, chyba że medytacja nie ma żadnej muzyki, żadnej mantry, wtedy nie musi być muzyki. Czyli jeżeli to jest medytacja, która jest zupełnie coś innego, nie ma nic, nie ma wskazanej żadnej mantry, to wcale wtedy tak naprawdę nie powinniśmy słuchać muzyki, tylko powinna być ta medytacja wykonana według opisu. Czyli jeżeli skupiasz się na oddechu, to robisz oddech. Jeżeli, nie wiem, skupiasz się na czymś, na jakimś punkcie, na wizualizacji, to wtedy to robisz. Natomiast jeżeli jest wskazana mantra, no to słuchasz tej mantry, czy śpiewasz tą mantrę. I teraz dalsza część tego pytania. Nie wiem, czy to nazwać medytacją. Ostatnio w dniu otwartym pokazywałaś medytację chyba na drugą czakrę, na kreatywność, gdzie chwyta się za łokcie i wykonuje ruch jakby kołysania. To jest ta, też pokazywałam to ostatnio na webinarze. Czy mogłabyś podać, jaki utwór leciał w tle lub przy jakim najlepiej ją wykonywać? Pamiętam tą medytację, ona była też na webinarze i tutaj odpowiadam dla osób, które są w temacie, więc to była Rake Rake Nahar, czyli obojętnie jaki wykonawca, to jest mantra Rake Rake Nahar. Ja Wam podam też, bo w opisie naszego filmu, i teraz tutaj się zwracam do osób na Facebooku, dlatego że w Facebooku będzie cały opis, wszystkie pytania będą, to pod tym pytaniem zalinkuję do konkretnego utworu i napiszę, jaki to jest, jaka to jest mantra. Rake Rake Nahar, ale tak naprawdę mówię, może to być każdy inny wykonawca i wtedy śpiewamy właśnie przy tej mantrze, wykonujemy tą medytację. Pytanie też jest, czy planuję jakieś spotkania dłuższe weekendowo, na przykład 3 dni, piątek do niedzieli, w temacie na przykład otwarcia czak, podstawy kundalini. Tak, planuję coś takiego w rok 2020, właśnie będę niedługo planowała wszystko, więc coś takiego na pewno zaplanuję i tu jest zapytanie, czy może jest szansa na południe kraju. Kto wie, bardzo bym chciała pojechać na południe kraju, więc bo zawsze jestem albo w Poznaniu, albo w Warszawie, więc wezmę to pod uwagę. I następne pytanie. Widziałam czakra bracelet, czyli bransoletkę taką z czakrami. Jakie jest jej działanie? Czy warto ją nabyć? Więc słuchajcie, ja akurat tym się nie zajmuję. Jakby ja pracuję z czakrami według jogi, praktyką jogi, ale są różne metody otwierania czakr. Są też jacyś, nie wiem, bioenergoterapeuci, różne metody, kamienie szlachetne, są jakieś bransoletki, które pewnie mają energię, więc akurat na to pytanie tobie nie odpowiem, dlatego że nigdy nie korzystałam z takich bransoletek. Pierwsza rzecz, która mi nachodzi, jakby przychodzi mi na myśl od razu, to jest też na pewno takie symboliczne, tak mi się wydaje, symboliczne takie przypominanie sobie, widzisz tą bransoletkę, więc cały czas jakby jesteś w tej energii, bo to nam bardzo też działa na naszą jakby podświadomość, tak mi się wydaje, ale być może, że jeżeli tam są właśnie jakieś kamienie typowe, bo każda czakra ma odpowiednik swojego kamienia szlachetnego, więc też mogą mieć jakieś działanie, ale tutaj nie będę się na ten temat więcej wypowiadała, bo jakby to nie jest mój temat, więc nigdy nie chcę poruszać czegoś, w czym nie jestem specjalistą. Pytanie następne odnośnie instruktora jogi kundalini. Właśnie się zapisałam na kurs i zaczynam w maju. Czy miałabyś jakąś dla mnie radę? Czy powinnam się jakoś przygotować do kursu? Słuchajcie, kurs jogi kundalini, nauczycielski kurs jogi kundalini. Jakie są moje rady? Więc na taki kurs można się zapisać i być kompletnym jakby laikiem. Kiedy ja uczęszczałam na mój kurs, były takie osoby, które po prostu rozpoczęły jakby zupełnie od zera i to jest do okej, bo tam na ten kursie przechodzisz wszystko po kolei i jakby nie ma wymogu, że musisz mieć jakąkolwiek bazę, nawet jogi innej, ale jeżeli masz możliwość, to oczywiście warto się przygotować się swoją praktyką, czyli zapewne to, co robisz teraz, skoro jesteś tutaj w grupie i pytasz się, to pewnie jesteś i praktykujesz też, nie wiem, czy z moimi jakimiś filmami, czy z klubem Satnam, czy z medytacjami, więc co ja polecam, to na pewno praktyka, swoja własna praktyka, więc pozostań ze mną, pozostań z nami, czy może z jakimś innym nauczycielem jogi kundalini, po prostu próbuj wszystkiego, praktyki, medytacji, mantr, ale też nie przesadzając, tak? Czyli po prostu niech to będzie twoja pasja, niech powoli wszystko się otwiera i przed tobą. Także moje takie zadanie. Z tego, co pamiętam, to właśnie osoby, które zupełnie były takie rozpoczynające, nie miały pojęcia, miały troszeczkę trudniej, bo właśnie dla nich było wszystko to takie dziwne, trudne, czy te mantry, wypowiadanie mantr, praktyka sama. A kiedy ja przychodziłam mój własny kurs nauczycielski, to ja już miałam praktykę jogi kundalini i jakby moją własną taką codzienną praktykę, więc było mi dużo pod tym względem, było mi dużo łatwiej. Także myślę, że to. Po prostu praktykuj. Pozostań z nami.
Następne pytanie. A jeszcze może tylko jeszcze zwrócę je, wrócę do tego pytania raz jeszcze. Jeżeli chodzi o kurs jogi nauczycielski, to też polecam Tobie przygotować się, aby w tych dniach, kiedy masz kurs, nie wiem, czy to jest kurs stacjonarny, czy taki, że wyjeżdżasz, bo są dwa rodzaje. Jeden jest taki, że jesteś na miejscu, nie wiem, i jest organizowany i po prostu idziesz do studia jogi od rana do wieczora, wracasz do domu i tak jest cały weekend, albo są też kursy, gdzie się gdzieś wyjeżdża i cały czas się gdzieś tam przebywa. Więc jeżeli masz taką okazję, że gdzieś wyjeżdżasz, cały czas przebywasz, to w tym względzie, pod tym względem jest łatwiej, bo jesteś w tej energii cały czas i jesteś odseparowana od swoich codziennych obowiązków, natomiast kiedy jest się w domu stacjonarnie, no to wtedy jest jakby w tym wyzwaniem tego jest to, że codziennie wracasz do rzeczywistości. Jak na tym kursie jest bardzo dużo takich rzeczy, że czujesz się, jakbyś była w innym świecie w ogóle i teraz wracasz do rzeczywistości. I czasami to było dla mnie trudne, bo ja też tak uczestniczyłam, że musiałam wracać do domu, tak jakby zmierzyć się z tym, co jest na co dzień. Dom, ulica, mój dom, moje, nie wiem, jak jechałam na ten kurs rano o 4:00 rowerem na przykład, bo o 4:00 się zaczynały zajęcia. I mijałam po drodze ludzi, którzy byli wracali z imprez, więc to było takie dziwne, ale z drugiej strony to było bardzo dobre, bo wtedy miałam to takie jakby od razu styczność z tym, mogłam to jakby dostroić do mojego codziennego życia, natomiast gdzie się wyjeżdża na taki kurs nauczycielski, no to wtedy się żyje w tym takim, w takiej jakby chmurze, ale wracając potem jest takie duże rozczarowanie, bo nagle widzimy tą rzeczywistość i musimy wrócić do tej rzeczywistości, więc to są jakby dwa plusy i minusy. Myślę, że słuchajcie, zrobię Wam kiedyś osobny webinar o tym dla wszystkich, którzy chcą się przygotować do kursu nauczycielskiego. Następne pytanie. Wykonuję 4. dzień medytację dla czakry serca i od wczoraj czuję się trochę podrażniona. Czy to normalne czy to normalna reakcja, czy może zbieg okoliczności? A może za wcześnie ją wykonuję, bo zimowa medytacja. Nie, absolutnie. To akurat, że ta medytacja była wtedy zimą, wcale nie jest, nie było związane. To nie jest tak, że ona może być tylko wykonywana zimą. Ja po prostu ją wtedy wybrałam, także możesz ją wykonywać teraz. I to jest prawda, kiedy pracujemy z czakrą serca, bardzo często czujemy poirytowanie, czujemy się tacy trochę rozdrażnieni. Więc dlatego, że jakby otwieramy się, tak? Otwieramy, oczyszczamy, więc to jest bardzo normalne. Po prostu znowuż bądź cierpliwa, daj sobie czas. Moim zdaniem nie odpuszczaj, tym bardziej jak czujesz takie właśnie podrażnienie, tylko obserwuj, zapytaj siebie, dlaczego tak się czuję. Co jest, dlaczego, czy mam jakiś żal, smutek. Otwierając czakrę serca, dużo żalu wychodzi z nas. Nie gniewu, ale żalu, takiego smutku. Nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy dlaczego i to też może powodować poirytowanie. Popijam moją herbatę dzisiaj, czaj indyjski. Dobrze, następne pytanie. Na YouTubie masz ekspresowy film na równowagę czakr. Czy mogłabyś podać rozpiskę czasu na każdą pozycję w pełnej wersji kryi dla wszystkich tych czakr? Tak zrobię, zaraz sobie zapiszę i słuchajcie, jeszcze mam nadzieję dzisiaj czy jutro opiszę ten film na YouTubie, także dodam Wam czas. W opisie tego filmu na dole będzie dodane właśnie minuty do tego filmu. Dobrze, następne. Kontynuuję medytację jesienną. Jednego dnia po dobrym miesiącu praktyki coś mi się przestawiło i pomyliłam strony. Zamiast prawej ręki w górze i lewej na sercu zrobiłam odwrotnie. Lewa w górze i prawa na sercu. Czy to jest równe z przerwaniem medytacji? Moim zdaniem nie, także to jest jakby liczy się do tego. Widocznie tak miało być. Podejść do tego tak, że może... I słuchajcie, to nie znaczy, że już w ogóle nic nie zrobiłaś. Energia popłynęła troszeczkę może w inny sposób, ale może tak miało popłynąć tego dnia. Ja jestem zwolenniczką tego, że wszystko ma jakiś swój sens. Ja też kiedyś, słuchajcie, zrobiłam medytację, robiłam przez jakiś czas medytację i potem się dopiero okazało przez bardzo po jakimś długim czasie, że robiłam tą jakąś inną, zupełnie inną medytację, źle tą mudrę. I wtedy też moja nauczycielka powiedziała mi, że widocznie tak miało być i mam nie przejmować się i kontynuować. Także myślę, że nie musisz się tym przejmować, ale kontynuuj już poprawnie. I ostatnie pytanie. Mam moje duchowe imię. O tym niedawno było w naszej grupie Yoga z Agą, także osoby, które są na Instagramie, zapraszam Was na Facebook też, jeżeli macie ochotę, tam jest cały wątek o tym, o imieniu spirytualnym, takim naszym duchowym, tak, można powiedzieć.
I tutaj jest pytanie o to, żebym ja wytłumaczyła znaczenie tego imienia. I teraz powiem tak, przede wszystkim dlaczego jest imię duchowe, może o tym najpierw. Więc tak, nie musicie mieć imienia duchowego, to nie jest tak, że kto praktykuje jogę kundalini musi mieć to imię duchowe, to jest jakby dobrowolne, ale dużo osób to ciekawi, zresztą ja też o to sama poprosiłam, jak rozpoczęłam swoją praktykę, więc jest to bezpłatne, można wypełnić sobie, ja Wam też dam link tutaj do odpowiedzi do tego pytania na stronie 3ho.com jest taka możliwość, taka zakładka, gdzie można poprosić właśnie o swoje imię duchowe, tam się wypełnia taki formularz i wysyła. Jest to bezpłatne i z tego, co ostatnio też Kasia odpowiedziała w komentarzu, podkreśliła, że jak też ktoś chce to szybciej, to tam można chyba zrobić jakąś wpłacić jakieś pieniążki jakby z po prostu donacje, tak się mówi, donacje, tak mi się wydaje, dać, ale to nie trzeba, ja tego nie robiłam akurat wtedy, no po prostu można wtedy czekać może z 2-3 tygodnie i to imię do Ciebie przyjdzie z powrotem, znaczy się nie z powrotem, tylko odpowiedź przyjdzie do Ciebie z imieniem, ale z tego co pamiętam i wiem, zawsze jest też interpretacja do tego imienia, także powinnaś, jeżeli dostałaś swoje imię duchowe, to powinno być tam wyjaśnione, co ono oznacza. Ja w tym momencie nie odpowiem Ci na to pytanie, bo Twoje imię jest Varan Devi Kaur, ale proponuję Ci, abyś napisz w grupie, bo może tam też są inne nauczycielki jogi kundalini, może ktoś ma podobne imię i podpowie Tobie, więc w tym momencie nie jestem w stanie Tobie odpowiedzieć, ale moim zdaniem, skoro dostałaś to imię, to powinno być wytłumaczone, a jeżeli nie, to po prostu napisz i poproś o to, żeby Ci przesłali to wytłumaczenie tego imienia, co ono dokładnie oznacza. Jeżeli Was to ciekawi, ja też mam moje imię duchowe. Moje imię duchowe to jest Dharam Deep Kaur. I moje imię duchowe oznacza, że jakby dążę do tego, do prawidłowości, do mojej darmy, czyli wyzwolenia się z karmy i jakby chcę, aby wszystko działało poprawnie. Więc takie jest moje imię duchowe. Ja moje imię duchowe jakby mam, ale tak naprawdę używam cały czas mojego własnego imienia, dlatego że bardzo lubię moje własne imię, ale może kiedyś do mnie to przyjdzie jeszcze, że dodam sobie też moje duchowe imię, ale w tym momencie jest to tak tylko dla mnie. Pytanie jest, Karolinie, dlaczego dostaje się właśnie takie imię duchowe, na podstawie czego się im przyznaje, więc przede wszystkim wpisujesz w formularzu swoją datę urodzenia, gdzieś tam kilka takich danych i ona jest jakby mi się wydaje wyliczana z numerologii, też intuicyjnie, dlatego że zdarzyło mi się, słuchajcie, że ja kiedyś zrobiłam to 2 razy, bo chciałam się przekonać, czy jest jak się komputerowo, czy to od razu i okazało się, że dostałam drugie imię, ale ja pozostałam przy tym pierwszym, bo stwierdziłam, że skoro pierwsze było moje imię, to już tak musi zostać. I z tego tak myślałam, bo wtedy myślałam, że to jest jakby, wiecie, coś jakoś wylicza i to daje to imię, a tak naprawdę okazało się, że jest to w tej organizacji osoba, która tym się zajmuje, czy tam pewnie kilka osób, która się to zajmuje i po prostu robią sobie według numerologii i też pewnie intuicyjnie przyznają takie imię. Także na tym tak wygląda. Można też zapytać się swojego nauczyciela, na przykład jeżeli ktoś ma, nie wiem, kiedyś dawniej jak był Yogi Bhajan, można było zapytać się Yogi Bhajan. Wiem, że też niektórzy jak są na jakichś kursach z jakimiś wielkimi nauczycielami, na przykład moim nauczycielem Shiv Sharan, to on też czasami daje imię, jak ktoś ma taką ochotę, potrzebę. I jeszcze ostatnie pytanie. Czy możesz mi pomóc wyjaśnić znaczenie? Aha, przepraszam, chciałabym jeszcze zapytać o medytację na otwarte, spokojne serce. Wiadomo, dotyczy 4. czakry. Ile minut mogę ją wykonywać? Możesz ją wykonywać od 3 do 31 minut, także można ją wykonywać tak długo, jak się tak naprawdę chce. Nie ma jakiegoś tutaj chyba limitu, ale też jeszcze to dokładnie sprawdzę. Nie chcę tutaj wprowadzać Was w błąd, więc z tego co pamiętam, nie ma limitu do tej medytacji, ale jeszcze pod odpowiedzią, pod tym pytaniem napiszę dokładnie i sprawdzę. Dokładnie. No dobrze. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Tak jak mówiłam, jest to mój 3. dzień z rzędu, kiedy jestem online i z Wami, z niektórymi z Was, już 3. raz, jeszcze jutro znowuż, ale bardzo mi miło i mam taki pomysł, aby zorganizować raz w tygodniu też praktykę z Wami, taką poranną, bardzo wczesną. Także dajcie mi znać, czy coś takiego Was interesuje i wybierzemy, jaki to będzie dzień.
bo dla mnie mam dwa różne pomysły, aby to były zawsze pełnia księżyca, czy nów. Pomyślimy, pomyślę jeszcze i dam Wam znać. Okej, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę wszystkim, którzy byli i są na Facebooku i na Instagramie. Ten film będzie też załadowany na kanał mój YouTube, także zapraszam Was na ten kanał. Jeżeli macie ochotę zobaczyć inne rzeczy, moje też wszystkie poprzednie, co tydzień każda herbata jogowa z Agą, można ją zobaczyć właśnie na YouTubie, możecie sobie wszystkie poprzednie zobaczyć rzeczy. Także zapraszam Was. Widzimy się już w przyszłą środę. Mam nadzieję, że znowu już będą ciekawe pytania i może też, jeżeli pomyślę z jakimś fajnym tematem, jeżeli macie jakiś specjalny temat, coś wyjdzie, to też dacie mi znać, to tym się zajmiemy na następnym naszym spotkaniu, ok? Życzę Wam dobrego dnia, miłego dnia i do zobaczenia już niedługo online znowu, a z niektórymi widzę się w Warszawie. Dziękuję, Satnam, pa, pa.